Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Castlevania Lords of Shadow 2. Słuchajcie, małe streszczenie ostatniego odcinka. Oczywiście dobrze wiecie, że Victor Belmont poświęcił się, abyśmy my mogli dotrzeć do akolitów. Właśnie dzięki niemu widzimy teraz, wiemy teraz, że w tym budynku, w tej siedzibie znajduje się kolejna akolita, którego będziemy musieli zgładzić, aby nie doprowadzić oczywiście do wyzwania szatana. I tyle. No na razie oczywiście będziemy się tutaj musieli przedrzeć na sam szczyt tej wieży. Zaczynamy od kanałów, jak zazwyczaj to bywa. Oczywiście, co tam jeszcze było ostatnio? Było ostatnio oczywiście jeszcze... Oczywiście, oczywiście. Była walka z naszym mrocznym ja. Można chyba tak powiedzieć. Naszą mroczną stroną. Oczywiście pokonaliśmy. Dostaliśmy nową umiejętność, skrzydełka, słuchajcie, mamy teraz oczywiście podwójny skok, co jest naprawdę bardzo przydatne. I w tej chwili chyba będziemy mogli już dotrzeć do wszystkich niedostępnych miejsc, do których nie mogliśmy wcześniej dotrzeć. Więc jest spoko, Z tym, że ja na razie oczywiście, wiecie co... Staram się tutaj przedrzeć niezauważonym. Jest już troszeczkę ciężej. Jest aż trzech tych kurczę goryli. A trzeba jeszcze przejść. Tam na... Tam za tym jednym gorylem po prostu jest... Są kraty, ale tam będzie można na pewno skorzystać z tych... No, nietoperków z naszej mgły. I przez to się normalnie przyciśniemy. Nie wiem właśnie, chyba mgły oni nie widzą. On się tu schował. Jakbym się tu schował, słuchajcie. Ależ masz paskudną twarz. Masakra. Bane. Ma maskę jak Bane troszeczkę. Okej, dobra. Jesteśmy tutaj. Trochę złe miejsce, słuchajcie, powiem wam. Bo... Kurczę, idzie jeszcze tamten. Czyli nie można ich wyeliminować jeden po drugim. Ponieważ na ich miejsce przychodzi kolejna, ale wiecie co, mam pomysł. Mam pomysł, jakbym tego zajął tutaj tymi nietoperzami. I teraz przedarł się. Cholera, zdążę czy nie zdążę? Ha, zdążyłem. Zdążyłem, panie i panowie. Bardzo się cieszę. Teraz tak. Wydaje mi się, że ta sekwencja będzie tutaj o wiele prostsza. Oczywiście, jeśli nie wpadniemy w te lasery. Aha, czyli tutaj musimy się dotrzeć, słuchajcie. Tam mamy oczywiście dotrzeć i tam będziemy mogli użyć naszej mgły, która nas podbije wyżej. O kurczę, to jest dosyć duże. Ja nie sądziłem, że to jest aż tak duże. Myślałem, że o wiele mniejsze te lasery są. Na dodatek, słuchajcie, podłoże, jak za długo stoimy na jednej kratce, tak samo robi się czerwone. Lepiej jak najszybciej stąd spieprzać. Taka moja rada. Ale dobra, jesteśmy na górze. Jest bardzo dobrze. Ja sobie tutaj pouzupełniam wszystkie moje zapasy. Energię mam całą. Winda tu jest. Wezmę ją, ale jest to praktycznie zbędne. No dobra, nic chyba innego tu nie ma oprócz tej windy, nie? Więc chyba będziemy sobie cisnąć jeszcze wyżej. No i zobaczymy, słuchajcie. Czy daleko jeszcze do tego akolity, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Dobra, jesteśmy blisko. O, Trevor. Jesteśmy blisko, słuchajcie. Strzałka pokazuje nam w innym kierunku, ale wiecie co, najpierw polecę za nim, zobaczę. Być może coś tam jest. Coraz ciemniej się robi. Nie mogę biec oczywiście, czyli... to wskazuje na to, że zaraz coś się tu będzie działo. Dobra, darujemy sobie, nie będę tam wchodził, bo chyba i tak nic nie ma. Ale pójdę oczywiście do tego pokoju. No zobaczymy, co tam się znajduje, kto tam się znajduje.
my eyes deceive me? Wkurza już mnie to, jak oni traktują księcia ciemności, wiecie co? Bez wątpienia jest to ten akolita. No dobra, słuchajcie, wiecie co, walczyć raczej z nim nie będę mógł. I raczej tutaj nie mamy za dużego wyboru, po prostu. Za chwilkę powinna się jakaś scenka włączyć, bo... No ja nic nie mogę innego zrobić, mogę po prostu się czołgać tutaj po podłodze i tyle. On cały czas mnie tutaj z tego paralizatora napieprza. Okej, okay, no trochę upokarzające to jest, jak traktuje właśnie go. No i właśnie jest scenka. Eternity alongside my father awaits you. What cheap trick is this? Aha, czyli słuchajcie, przenieśliśmy się do przeszłości. What in hell's name? Very clever. So you have lured me to your castle. My power here is pathetic. I can see that I have underestimated you. Accept my apology. It won't happen again. Złot modni kadry wale, te tak na mocja i roj, trolim liur i oj od, i ten reta i la rosu z morsu, est da! Okej, nie podoba mi się za bardzo to. Ale trzeba przyznać, że Dracula wiedział, co robi. Sprowadziliśmy go do naszego zamku, gdzie jego moc, tego akolity, jest o wiele słabsza, aczkolwiek nie powiedziałbym, że aż taka słaba, bo wezwał jeszcze na dodatek, znaczy wskrzesił można tak, albo ożywił te posągi trzy. Każdy ma jakieś inne umiejętności. Oczywiście pasek chyba im schodzi, znaczy pasek schodzi jako jednemu, więc... Chyba nie ma różnicy, kogo będziemy akurat w tej chwili bić. Wow, oberwał, fajnie, od tamtego jeszcze. Ten duży, o kurczę, trzeba uważać. Trzeba uważać, z tym dużym sobie wiecie co, na razie dam spokój, bo widzę, że cwaniaczek lubi się tu bronić. Najbardziej ten z dzidą mi tutaj podchodzi pod pierwszego przeciwnika, żeby go pokonać. Trzeba uważać cały czas na tego dużego. Jest wolny, ale może troszeczkę szkód na pewno narobić. Okej, okay, jakiś tornado.
Tornado. Piękny unik, ekstra. Uciekam, uciekam. Nie, 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 grubasku. Od ciebie z daleka. No i fajnie, z dzidy dostałem. Jeb z dzidy. Trochę ciasno, trochę się tu ciasno zrobiło. Okej, słuchajcie. Ekstra, jednego mamy z głowy. Ale jego moc, widzę, przeszła do tej dwójki. Cała ta jego wola po prostu siedzi w tych dwóch posągach w tej chwili. Kurczę, przyciągnął mnie tym tornadem, ale widzę, że nie ma aż za bardzo różnicy. Łatwo jest skontrować to. Okej, troszeczkę zmienił tutaj styl. Jakiś elektryczny tornado. Nie będę w to wchodził, bo na pewno... No tamten też z elektryką coś ma. Skurczybyki, no. Mało brakowało. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze troszeczkę pięknie oberwał jeszcze od swojego. O to chodzi, o to chodzi. Możecie się tam tłuc nawzajem. Mi to nie przeszkadza. O, pięknie. Zobaczcie, jaka seryjka. No niestety, ale mi przerwał. Szkoda, że to jest takie słabe, bo bardzo fajny, fajny cios. Wydawało mi się, że więcej tej energii im zeszło, wiecie co? Dobra. Może wiecie co, jednak sobie daruję ten cios. Zacznę walić właśnie tymi moimi najmocniejszymi atakami. Okej, dobra. Został tylko jeden. Został tylko jeden, koledzy i koleżanki. Ale właśnie najbardziej nie lubię, najbardziej widzę, że przysworzy tutaj problemów. Kurczę, taka broń istnieje właśnie, nie? Wiem, że taka broń właśnie istnieje. Ten kołek. Też się jakoś tak technika nazywa. Walczenia tą bronią. Nie wiem dokładnie, ale to jest chyba jakaś odmiana tam tych chińskich sztuk. Czy tam japońskich, nie wiem. Mało już zostało mu życia, wiecie co? Wow, dosięgnęło mnie. No, się nie spodziewałem. Dobra, jak zaczyna, wiecie co? No, jak już zaczyna się pieprzyć, to wszystko po całości. Każde cztery ataki i wszystkie cztery mnie dosięgnęły. Pięć, sorki. Wszystkie pięć ataków. A dobrze szło do tej pory. Okej, trzeba troszeczkę... odnowić sobie tej energii. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, tutaj widzę, że przydałby się chyba podwójny skok raczej, żeby... przeskoczyć to. Jednym nie ma szans. No dawaj, 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 dawaj. Jeszcze troszeczkę. Ależ kurczę, machnęłeś, kolego. Dobra, wiecie co? Chyba już go dobijemy normalnie. Dobra, o co tu chodzi? Aha, chyba muszę do niego dojść. Przy okazji nie dać się tutaj trafić tym prądem. No, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Mamy cię. Running out in this damned place.
but I will not be defeated by you. I will not fail. Mózg rozjebany. Okej, słuchajcie. Kolejny akolita został pokonany. Został pokonany, moi drodzy. My jesteśmy oczywiście w naszym zamku. Ktoś tam przez tą trąbę. Aha, Trevor. Trevor. No to co, przydałoby się chyba do niego tam podskoczyć. Którędy to tędy chyba, co? Chyba tędy. No, wskoczysz tam czy nie? No, zaczep się, kolego. Okej, jest. No dobra. Podejdziemy oczywiście do Trevora, zobaczymy, co tam się dzieje. Zarąbisty klimat na tym zamku jest. Thank you for bringing me the Mirror of Fate, Father. You know, only you are able to fulfill your destiny. I saw my destiny in this mirror a long time ago. But you were alone then. Now you have Mother and me. That's true. The mirror can help you sometimes, when it wants to. There is no armor against fate. Then make me a promise. What is it? When this is over, choose your family. I've already done that. A great victory, my friend. There's still one left. Indeed. And I fear that it's only a matter of time before he finds us. Since the death of his brother and sister, the third acolyte has come out into the open and is unleashing all his power to find those responsible. He's more powerful than the others and appears to fear nothing. This acolyte commands ultimate possession and control over others. Religious power. There's a conclave in the Basilica of the city. The church leader's been locked inside there for weeks. The acolyte must be one of them. Remember our deal, Gabriel. Destroy the acolytes before Satan can be summoned. And you will have the eternal peace you desire. Every second counts. Go with him. No
No dobrze, słuchajcie, drugi akolita został pokonany. Zobek jeszcze wspomniał, że został ostatni trzeci. Jest o wiele silniejszy od pozostałej dwójki. I on w przeciwieństwie do tej dwójki nie ukrywa się, a chce się zemścić na tym, kto zabił właśnie jego rodzeństwo. Więc oczywiście będziemy musieli odnaleźć tego trzeciego. Ale jak się nie ukrywa, więc to chyba nie będzie takie trudne. Ja oczywiście sobie, wiecie co, w tym miejscu skończę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!